No na temat fundacji cały czas działamy. Niedawno wysłaliśmy tam kilka ton darów, nawet mówiłem już tutaj u Was. Mieliśmy problemy, ponieważ tam zatrzymali nam ten kontener na, można tak powiedzieć, przysłowiowej granicy, a on został zatrzymany w porcie w Gambii. No i nie mogliśmy odebrać 3 ton darów, dokładnie tak, dlatego że było tam spakowane jedzenie. No ale udało się to jakby ogarnąć. No oczywiście część z tych darów została gdzieś tam, powiedzmy, rozkradziona, dlatego że tak to wygląda, ale większa część udało się odzyskać, jakby to, co zostało zatrzymane, mogliśmy już rozdzielić i fajnie poszło między te dzieciaki, które tam potrzebowały tego najbardziej. Macie już jakieś nowe projekty? Mamy projekt, który, znaczy nie wiem, czy on wypali, zobaczymy, na razie trwają rozmowy. Chcemy zrobić fajną akcję z Sylwią Grzeszczak, bo tutaj jakby już mieliśmy spotkanie, rozmawialiśmy i jest bardzo fajny pomysł na tą akcję. Tylko mówię, na razie trwają rozmowy, więc no, to też nie jest tak, że ja coś powiem, bo mogę powiedzieć, jak to wszystko jeszcze jest gdzieś tam dopiero uzgadniane i mówione, prawda? Drodzy kochani, wszyscy ambitni ludzie, chciałam Was bardzo, bardzo gorąco zachęcić do obserwowania przeambitni.pl i możecie subskrybować tutaj, dokładnie tutaj. Tutaj się bardzo dużo dzieje, różne wywiady, fajne atrakcje i też rozmowy na przykład ze mną. Więc jak macie czas, to oglądajcie i koniecznie tutaj subskrybujcie.